Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Porad Podologa. Dzień dobry, witam Was. I dzisiaj porozmawiamy sobie o odciskach. Myślę, że to jest taki temat, który każdy z nas kojarzy i pewnie nie jedna osoba miała kiedyś chociaż jeden odcisk na stopach. A że zaczął się sezon pełnych butów, to jest ich coraz więcej. Pełnych butów, niewygodnych butów, zimowych butów, przemakania, uciskania, wszystkiego co jest możliwe. Dobra, więc myślę, że dzisiaj sobie właśnie tak troszeczkę porozmawiamy na temat tych odcisków, ale słuchajcie, to będzie taki pierwszy odcinek, ponieważ w kolejnym odcinku troszeczkę więcej opowiemy o różnych różnicach, masło myślane, o podobieństwach i różnicach, jeśli chodzi o... W rozpoznawaniu, tak, jak odcisku. Wygląda odcisk, brodawka, modzel, dokładnie, i takie tam różne. Ale dzisiaj... Taki fokus na odciski. No i właśnie, Alicja, co tak. To jest ten odcisk? Odcisk, dzisiaj po pierwsze mamy też naszego znowu pomocnika. Tak, jesteśmy we trzy, zobaczcie. O, tak. To dobra. Jest nasza modelka, ona będzie dzisiaj pokazywała odciski, jak gdzie się ona robią. Szczególnie. Tak, ona szczególnie. Słuchajcie, jest sezon jesienny, mamy sezon pełnych butów zakrytych, skończył się sezon taki japonkowo, tak sandałkowo, jest. Gdzie stopy mają pełną wolność, więc zaczynają się problemy, że coś zaczyna kuć, coś zaczyna boleć i właśnie bardzo często są to odciski. I co to są? To są zgrubienia na skórze wywołane, takie hiperkeratozy, fachowo mówiąc, wywołane nadmiernym uciskiem związanym, nie wiem, z obuwiem, z tarciem No właśnie o to miałam się ciebie zapytać. Skąd te odciski się biorą? Czyli od właśnie uciski. Tak, od, jak sama nazwa mówi, od ucisku. Tak, od dobra. Ucisku, od nadmiernego tarcia. Różne są tego oczywiście też przyczyny, ale przede wszystkim od nieprawidłowo dobranego obuwia. To no jest takie, właśnie. Bo przyczyn może być bardzo dużo, może to być związane z otyłością, oczywiście z deformacją stopy, z złą biomechaniką stopy, ale to sobie będziemy, to jest, że tak powiem, tak. Dłuższy temat. Dziękuję bardzo tak. Dziękuję. Natomiast dla Was najistotniejsze jest to, żeby zwrócić właśnie uwagę to, o czym mówiłyśmy też w poprzednich filmikach, o obuwiu. Tak, zapraszamy Was do tego filmu, gdzie bardzo. Alicja oczywiście sprawdza moje obuwie. Tak, gdzie robimy to. Kretyguje. Oczywiście, że tak. Więc skupiamy się na tym, żeby obuwie było dobrze dobrane do stopy, żeby tych odcisków, żeby uchronić się przed tymi odciskami. Bo już o biomechanice to już jest, że tak powiem, bardziej poważniejszy temat. Natomiast dobieramy obuwie takie, żeby nie było tarcia. Czyli jeżeli czujemy i to też sobie będziemy omawiać, że to nie jest pęcherz, tak jak czasem, nie wiem, no właśnie, nowe mamy buty i na kosach z tyłu robi się pęcherz, czyli na gdzieś tam napięcie, bąbelek taki z wodą, który później pęka. Czyli tak. To nie jest odcisk? Nie, to nie jest odcisk. To jest zgrubienie, to jest czasem mylone jest właśnie z brodawką, z kurzajką, jak to często się mówi popularnie. To jest takie zgrubienie, czasami z korzeniem. Są odciski twarde, miękkie, nie będziemy się tutaj już rozdrabniać, no, nawet jeszcze były tak. Natomiast jest to coś, co kuje, coś, co boli, coś nie musi piec, ale jest takie bardzo przeszkadzające. Tak. Może się pojawiać na całej stopie, może się pojawiać nawet napięcie. Mhm. Mam klientkę, która chodzi w obuwiu. Dzień dobry, Pipet, chodź. Mam klientkę, która chodzi w obuwiu BHP w pracy. Mhm. I jeden kamyczek i dostał się do buta. I od tego jednego kamyczka zrobił jej się odcisk. O. Taki prawie na środku pięty, tak nie wiadomo skąd. Dwa, bardzo często się pojawiają, jeżeli ktoś ma młoteczkowate palce, pojawiają się tutaj przy paznokciach. Mhm. Dwa, trzy, mogą się pojawiać nam również i one są bardzo wtedy bolące, międzypalcowe. Mhm. Bo na przykład a tutaj przepraszam nam palce. Na kostkach? Też, jak też najbardziej. Mogą, tak, bo kostki są bardzo fajne do odcisku, bo są twarde i wystające. Jak ktoś ma na przykład bardzo szczupłe palce, i jeszcze ma takie młoteczkowate, no to bardzo lubią takie przestrzenie, bardzo lubią odciski i są łatwo przystosowalne do takich odcisków. Dlatego mamy różne miejsca, gdzie mogą się pojawić i od różnych rzeczy, tak jak właśnie nadmierny ucisk od obuwia, czy od chociażby nawet kamyczka.
No właśnie, czyli musimy, słuchajcie, zwracać bardzo dużą uwagę, o tym cały czas Wam przypominamy. Tak, o doborze odpowiednim obuwia. Chodzimy, tak, żeby nie było za małe, za duże, za bardzo ściskające, żeby ta wkładka, o której rozmawiałyśmy, też tak. była dobrze dopasowana. I to się dotyczy kobiet, swobodnie... mężczyzn, dzieci, tak naprawdę wszystkich. Każdego z nas. Tak, żeby palce swobodnie mogły leżeć, a nie żeby były pouciskane, żeby miały ciasno, zero oddechu, no to wtedy nie. No i jeszcze słuchajcie, pamiętajcie też o tym, że bardzo ważne jest tworzywo, z którego wykonane jest obuwie, bo jak będzie nas obcierać i tak dalej, no to też będzie mogło powodować. Albo jaką ma wyściółkę w środku, właśnie. Tak? Czy ona jest, nie wiem, na przykład z polaru i wtedy się poci nam stopa. Może być nawet dobrze dobrana obuwie, ale będzie się pociła stopa i zacznie nam trzeć w jednym miejscu, też jest dobre miejsce do stworzenia odcisku. Tak? Nie do pęcherza, tylko do odcisku. No dobrze, Alicja, to już wiemy tak. Co to jest ten odcisk, z czego on się bierze, jak możemy z nim walczyć? Oprócz tego, że musimy nosić odpowiednie obuwie. Co zrobić, kiedy on się już nam pojawi? Czyli no, odpowiednie obuwie, czyli profilaktyka tak. przed tym, żeby nam się nie pojawiały odciski. Natomiast jeżeli już nam się pojawią, pierwsza rzecz, którą robimy, to umawiamy się do podologa. Nie usuwamy odcisków na własną rękę. No jak to wszyscy dobrze wiemy i lubimy, coś tam się pojawiło, to my sobie tam pogrzebiemy, tutaj są pogrzebiemy, rzeczki, tutaj tak, dokładnie. Albo no, niestety wysyp drogeryjny jest bardzo duży, jeżeli chodzi o preparaty na odciski. Plasterki na odciski, maści na odciski, jakieś fluidy na odciski, no mnóstwo tego jest. Aż masy mnie to na odciski też widziałam. Bo one, tak zazwyczaj to one są nasączone, wszystkie te preparaty są nasączone właśnie kwasami po to, żeby wyżerać. I później taki klient, co przychodzi, to jest wszystko tak rozpęczniałe, takie białe, naprawdę dużo trudniej wtedy i dużo, jest to dużo bardziej bolesne dla pacjenta. Właśnie chciałam tutaj przy okazji Wam powiedzieć, że ja sama miałam kiedyś taką sytuację, że widziałam gdzieś reklamę w telewizji i pierwsze co zrobiłam, to poleciałam do apteki i w aptece wybór takich właśnie plasterków o różnych rozmiarach na odciski jest ogromny. Ogromny, naprawdę. Kupiłam sobie takie właśnie plasterki, które jeszcze fajne, bo to był okres letni, więc one w takim kolorze cielistym są. Tak, nie rzucającym się w oczy, tak, no i dalej. Widać, super, przykleiłam sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy to odkleiłam, a to wszystko było, ta skóra była właśnie taka biała, taka jakby rozpulchniona, wymoczona taka, w wodzie przez wiele, wiele godzin, ale czy to pomogło? Nie. Bolało bardziej? Wiesz co, może nie tyle bolało, ile przeszkadzało nie wiedziałam bardziej? Sama, co mam z tym zrobić, bo mówię tak... Czy to no, ściągnąć, no właśnie, czy to spiłować, czy wyciąć? Co ja mam z tym zrobić, bo zrobiła się taka jasna, właśnie biała skóra, czy ja mam przykleić na to kolejny kwasami. Czy na to mam przykleić kolejny ten plaster, bo tam już nie było takiej informacji, a czy ja mam to jakoś cążkami usunąć, co ja mam z tym zrobić? I tutaj właśnie pojawił się problem. Że tak, i to jest jeszcze gorsze niż sam odcisk. Dla waszej wiedzy, jeżeli pojawia się odcisk, albo nie wiecie, czy to jest odcisk, to jedyne co zabezpieczacie go, czyli tworzycie taką, albo kupujecie sobie taką ortezę, żeby odciążyć to miejsce, żeby usunąć ten odcisk, nie odcisk, tylko usunąć ten, tą siłę, ucisk. który jest na to miejsce centralnie. I teraz możecie, są dostępne nawet w Rossmanie, takie na przykład, jeżeli mamy odcisk taki między palcami, czy na palcu, można kupić takie rurki silikonowe. Tak, są. Tak, z zewnątrz są materiałem, albo mogą być całe silikonowe. Nakładamy, żeby po prostu odciążyć ten ucisk, żeby zapobiec dalszemu poszerzaniu się i większej bolesności palca. No dobra, ale bo to i tak się przyda później. A jeżeli ja nie pójdę do podologa? No wiesz, z różnych przyczyn, tak? Mam odcisk, nie pójdę do podologa, ale zastosuję się do tej twojej zasady, że na przykład założę sobie właśnie taką ortezę. Czy jest szansa na to, że ten odcisk sam zniknie? Jeżeli jest to taki nagniotek, taki malutki, no to może jeszcze, ale wątpię. A, czyli tak czy siak, wątpię. Jednak najprawdopodobniej będzie nas czekała wizyta u podologa. Tak. No chyba, że chcemy się zgodzić na wizytę u chirurga, co też mam takie przypadki, że klienci trafiają do mnie i najpierw trafili do chirurga,
no bo coś się dzieje. Mhm. Chirurg im to wyciął bez znieczulenia, z wielką bolesnością, z mizernym efektem, jeszcze większej bolesności tak naprawdę. Później wysłał do dermatologa. Niech pani pójdzie do dermatologa i dermatolog pani przygotuje taką specjalną maść, taką recepturową czasami na tą właśnie zmianę. O, bardzo często nie określają to jako zmianę, bo nie zawsze nawet dermatolog potrafi mylić brodawkę z odciskiem. No i ta osoba idzie po tą maść, właśnie dostaje to z kwasami, jest to wyżerane i później trafia do mnie na stół, nazwijmy to, i jest pierwsze pytanie, czy ja daję znieczulenie. No. Bo to po prostu jak już się człowiek wycierpiał, ja mówię, że nie daję znieczulenia, bo nie jestem lekarzem, ale to nie będzie bolało. I po zabiegu po prostu klient aż nie wierzy, że jak to podolog, czy jak to mówią czasem, kosmetyczka jest w stanie usunąć coś takiego. Właśnie, bo to jest tak, wiesz dlaczego tak jest? Bo to jest tak, że widzimy, że coś się dzieje na naszych stopach, to tak, po pierwsze nie mamy jeszcze świadomości tego, że jest taka specjalizacja jak podolog i można wykorzystać naprawdę czasami bardzo szybko, bezboleśnie usunąć, pozbyć się problemu. Więc pierwsze co nam przychodzi do głowy to jeszcze właśnie ten lekarz, czasami dermatolog, no bo tutaj myślimy, oho, dobra, skóra, to może coś na może skórze. Grzybica, może tak, jakieś odparzenie. Dokładnie. I tak naprawdę wiesz, chodzimy od lekarza do lekarza, kupujemy całą masę różnych produktów, nic nam to nie daje, próbujemy sami jeszcze w domu coś tam podziałać, chodzimy po aptekach, po sklepach, kupujemy różne produkty, które są reklamowane. I potem co robimy? Problem dalej jest. Dalej boli i jeszcze bardziej boli, bo to się nawarstwia, jeżeli dopiero wszystko tego stosujemy. Tak. Szukamy. Jedna z moich klientek wyliczyła, ile wydała na chirurga właśnie, na dermatologa, na maści i ile czasu na to straciła i nadal problem nie ustąpił, był jeszcze gorszy i nikt jej nie powiedział o tym, żeby założyć odciążenie. To nawet jest taki filcowy plasterek, który w środku ma dziurkę. I to też jest odciążenie, bo które i tak trzeba nosić po usunięciu odcisku. Tak, żeby odciążyć to miejsce, żeby już nie powstawało tam. To jedna z klientek mi wyliczyła, słuchaj, chyba 550 zł wydała. Bardzo dużo, słuchajcie, na usunięcie odcisku. 550 zł kobieta wydała na to, żeby nadal ją to bolało. I nic się z tym nie zrobiło. I po jednej wizycie mojej odcisk zniknął. No właśnie, dobra, to jeszcze tak, zatrzymamy się na chwilę przy tych wizytach u podologa. Tak. Czy jest szansa na to, że po jednej wizycie się taki odcisk usunie? Czy to zależy od odcisków? To zależy od odcisków, to zależy jaka jest przyczyna powstawania tego odcisku. Bo jeżeli to jest biomechanika i mamy na przykład zrotowane palce i my usuniemy ten odcisk, ale on będzie powracał, bo nadal jest ta przyczyna. Jeżeli to jest złe obuwie i wymienimy to obuwie, tak, i jeżeli jesteśmy jeszcze w stanie wyłapać, które to obuwie. Ach, to już w ogóle by było. Tak, bo czasami panie zmieniają, rano zakładają takie, wieczorem zakładają takie, na spacer z psem takie, do pracy takie, a do samochodu jeszcze inne. I nie są czasami w stanie zdiagnozować, zlokalizować, które to są buty. No to jeżeli zniwelujemy to, jeżeli zniwelujemy na przykład to, że był to kamyczek, który... No właśnie, jakaś inna przyczyna tego, że coś tam się działo. Jeżeli mamy klientów, którzy mają na przykład stopę cukrzycową, inaczej, nie stopę cukrzycową nawet, tylko mają cukrzycę i nie do końca mają takie czucie w stopach, to oni bardzo często, jeżeli mają odciski i oni tego nawet nie czują, bo coś wpadnie im, właśnie jakiś kamyczek, cokolwiek, wkładka gdzieś się zawinie i już od tego odcisku potrafi się zrobić odcisk, tak? Często właśnie przychodzą klienci i mówią, mam odcisk, okazuje się, że to jest brodawka. No właśnie. Tak, albo leczyłem brodawkę, okazało się, że jednak to jest odcisk. No dobra, ale poczekaj, to jak jesteśmy przy tym leczeniu, już powiedziałaś, że to jest bezbolesne. Jest bezbolesne. Ale tak mniej więcej jak wygląda takie leczenie podologa? Co wy tam robicie przy tych odciskach? To zależy w jakim to jest oczywiście miejscu i nie będę tutaj się aż tak rozdrabniać, czym my to robimy, bo każdy podolog pracuje tak, na czym, inaczej. I to zostawiamy i to już jest bez komentarza. Natomiast
My to sobie na początku zmiękczamy, tylko nie zmiękczamy mocząc stopy. No tak, no bo już o tym też rozmawiałyśmy, o tym moczeniu stóp. Tak, i przy odciskach moczenie też nam nie pomoże, bo to będzie jeszcze bardziej pęczniało. Także jeżeli jesteście przed wizytą u podologa, czy widzicie, że coś takiego się dzieje, moczenie nie pomoże, jeszcze bardziej nam pogorszy sytuację. I ja z racji tego, że działam mobilnie i przyjeżdżam do klienta i na przykład klient mnie wcześniej poinformuje: dzień dobry, chciałabym zamówić taką usługę, bo mam problem z odciskiem. To jeżeli klienta nie znam, to od razu mówię: proszę nie moczyć przed moją wizytą stóp, bo wtedy z takiego małego odcisku po wymoczeniu ten odcisk się potrafi zrobić dużo większy i mi to zaburza strasznie wygląd. I ja nie wiem wtedy, jaka jest realna skala tego odcisku. Więc my to zmiękczamy sobie to miejsce specjalnym preparatem i albo dłutkiem wygrzebujemy sobie ten odcisk, później możemy wyciągnąć to pęsetką, korzeń, bo on może mieć korzeń i nie musi mieć korzenia, albo frezem to oczyszczamy. Są różne tego sposoby i zależy, w jakim to miejscu jest. Nie jest to bolesne, nie wiąże się to, nie wiem, z tryskającą krwią, z plastrami, z bólem. Ale po zabiegu to nie jest też tak, że pójdziecie do podologa, podolog nam to usunie i już jest koniec. I mamy po problemie. Nie, zależy od tego, jak jest duży odcisk. Bo czasem to po prostu wygląda, jakbyśmy krater wyciągnęły. Jest tak głęboki, bo na przykład ktoś z tym bardzo długo chodzi, nie wiedział, co to jest, właśnie zanim do nas dotarł, to przeszedł już swoją ścieżkę. To ważne jest po zabiegu też odciążenie. Czyli jeżeli widzicie, że macie odcisk, że podejrzewacie, że to jest odcisk, nakładacie silikonowe, i wrzucimy Wam tutaj zdjęcie, jak wygląda taki separatorek. Chodzicie w takim separatorku, żeby amortyzować ucisk, żeby ten ucisk był mniejszy. Idziecie do podologa, ale później ten separator Wam się przyda, bo zanim ta skóra wróci, bo wyobraźcie sobie, że macie odcisk wystający i my go wygrzebujemy. Więc my zrobimy tutaj Wam taką dziurkę. Więc żeby to ładnie się zasklepiło i wróciła, ta skóra się zregenerowała, również potrzebujemy odciążenia. Bo jeżeli nie będzie klient stosował odciążenia, to nam problem może wrócić bardzo szybko, jak bumerang. Czyli widzicie, oprócz tego, że idziemy na wizytę, to bardzo ważne jest to, jak... Żeby słuchać zaleceń pozabiegowych, bo to, że my to usuniemy i jeżeli nie chcemy wrócić, czasem jest tak, że klienta po prostu boli usuwanie tego odcisku, bo on jest na przykład, nie wiem, włośniczkowy i on już jest w takim miejscu, że boli, albo jest już tak głęboki, by miał już tyle preparatów na sobie, że ta skóra jest po prostu bardzo delikatna. To nie zawsze usuniemy to w trakcie jednego zabiegu, tylko rozkładamy to na dwa zabiegi. Ale często jest to podczas jednego zabiegu i raz, dwa ładnie usuwamy. Naprawdę klienci... jeszcze często czują ulgę już w trakcie zabiegu. O, to też. Jeszcze nie staną i już czują, że aha, to już nie boli. To już jest to tak jak wycięcie klinowe paznokcia. Już czują ulgę. Także słuchamy zaleceń, co stosować po, żeby później już nie wracać, żeby ten problem już ta nie wracał. Ta współpraca z podologiem jest naprawdę bardzo ważna. Oczywiście, jak z każdym innym specjalistą, czy to kosmetolog, czy to lekarz, no to jest tak, jakbyśmy poszły do lekarza i nie słuchawały się zaleceń. Ja też bardzo często Wam mówię, że co z tego, że pójdziemy na zabieg, jeśli w domu nasza pielęgnacja będzie leżała, tak? Dokładnie. A więc wszystko tu zawsze się ze sobą łączy i to jest to bardzo ważne, zwłaszcza, że no tak jak powiedziałam na samym początku dzisiejszego filmu, z odciskami to chyba każdy miał do czynienia i każdy się z nimi borykał. Tak. Ale przynajmniej teraz będziecie wiedzieć, jak reagować, co robić, jak ważna jest ta współpraca, ta wizyta u podologa, która naprawdę może Wam zaoszczędzić ogromnie dużo ilość pieniędzy, czasu, stresu, bólu, wszystkiego. Dokładnie. Bólu. I to jest bardzo, bardzo ważne. No myślę, że poruszyłyśmy dzisiaj już wszystko. Myślę, że tak. Najważniejsze dla Was jest takie pigułce, żeby nie stosować preparatów tych aptecznych i drogeryjnych, bo one są na bazie przede wszystkim kwasów. Samemu też nic nie dłubać. Tak, nie grzebać, żeby nie rozkrwawić, bo na przykład okazuje się, że to jednak była brodawka. Wy wycinałyście sobie brodawkę i to wszystko się
rozszerza po całych stopach. Tak? Będzie film o tych różnicach właśnie i podobieństwach w odciskach, brodawkach i tak dalej, więc Alicja wam dokładnie wytłumaczy i też zobrazuje, jak to mniej więcej wygląda, żebyście też mieli taką świadomość. No oczywiście my tutaj nie będziemy was nauczać, bo to nie jest tak, film, to nie jest edukacyjne, dokładnie, ale żebyście wiedziały. Tak, mniej więcej, jak zobaczycie coś na stopie, gdzieś tam w tych okolicach i tak dalej, co to może być, żebyście nie panikowali, tylko wiedzieli, że oho, to może być to albo to. I warto z tym iść do lekarza, albo nie warto iść z tym do lekarza. Co zrobić, co zastosować, co powiedzieć telefonicznie, umawiając się na wizytę. I jak działać do momentu wizyty. I po wizycie. I po wizycie, i po wizycie. Super, dokładnie. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. A bardzo my, kochani, widzimy wam się w kolejnych filmach. Przypominam, że jest cała playlista na moim kanale, gdzie możecie obejrzeć wszystkie nasze poprzednie filmy. Tak jest. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jest już tego dużo. Jest już tego sporo. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa! Pa!